Siemano YouTube, ja nazywam się Marcin Murzyński, a to jest kanał Po Prostu Trening, czyli trening dla każdego. Dzisiaj pomówimy sobie o podstawowych kwestiach związanych z odżywianiem. Co trzeba zrobić, jakich zasad trzeba się trzymać, żeby schudnąć, przybrać na masie, albo po prostu utrzymywać wagę. Skupimy się też na konkretnych, bardzo życiowych przykładach, takich jak pączki, orzechy czy ryż. Dlatego jeżeli jesteście ciekawi tego tematu, to jak najbardziej zapraszam Was do oglądania. Na początek, żeby zrozumieć całą tą machinę związaną z przybieraniem masy czy z redukcją, musimy zrozumieć, czym w ogóle jest podstawa, czyli kaloria. Kaloria to jest jednostka miary, która pozwala nam określić, ile energii dostarczamy z danego pożywienia. Są produkty, które będą dostarczać tej energii więcej i są takie, które będą dostarczać jej mniej. Aczkolwiek na przykładach konkretnych skupimy się za chwilę. Najpierw skupmy się właśnie na tej podstawie, którą musimy sobie zrozumieć. Jeżeli byśmy wzięli kobietę, wiek około 30 lat, 1,70 m, 60 kg, i trenuje dwa razy w tygodniu, prowadzi przeciętny, normalny tryb życia, w sensie w domu oczywiście normalnie funkcjonuje, w pracy tryb siedzący, ewentualnie w weekend jakiś spacerek, czyli raczej tego ruchu mało. Dla takiej osoby podstawowa przemiana materii, przepraszam, zero kaloryczne, czyli tyle kalorii, ile musi każdego dnia spożyć, żeby funkcjonować i żeby nie przybierać na wadze ani nie tyć, to będzie około 2000 kalorii. Oczywiście wcześniej podstawiłem sobie to wzoru i stąd razem te wyniki, ale nie skupiałem się na tym, skupmy się na tym, że ona potrzebuje te 2000 kalorii, żeby po prostu utrzymać swoją wagę. Jeżeli teraz byśmy dostarczali każdego dnia 2300 kalorii, to będzie ona powoli przybierać na wadze. Jeżeli oczywiście tych kalorii byłoby jeszcze więcej, to przybieranie na wadze będzie jeszcze większe. Natomiast jeżeli chcielibyśmy tą osobę zredukować, czyli spowodować, żeby straciła na wadze, to w tym momencie musimy każdego dnia dostarczać tych kalorii troszeczkę mniej. I tu się zakłada, że jeżeli miałaby 2000 kalorii, to byłoby to około 1800-1700 kalorii, żeby zredukować. Dobra, to teraz pomówmy sobie o tym, w jaki sposób będą działać kalorie na nasz organizm, na takim rysunkowym przykładzie, nazwijmy to sobie. Wyobraźcie sobie, że nasze ciało to jest samochód. Ten samochód jest w stanie pomieścić maksymalnie 20 litrów paliwa. Codziennie jeżdżąc do pracy i z powrotem, zużywacie dokładnie 20 litrów paliwa. A że macie szczęście i wasza stacja znajduje się dokładnie pod waszym domem, to za każdym razem po powrocie z pracy po prostu możecie go od nowa zalać. Teraz, jeżeli nasz organizm będzie miał ten taki nasz idealny bilans zero, no to będzie dokładnie się działo to, co powiedziałem. Dojedziemy do pracy z powrotem, cały bak się zużyje, nalejemy nowa, od nowa, ok. To teraz wyobraźcie sobie, że tkanką tłuszczową są karnistry paliwa, czyli zapasowa energia, którą trzymamy w bagażniku. I w tym momencie załóżmy, że będziemy każdego dnia dolewać tylko 18 litrów paliwa do baku, i za każdym razem pod koniec waszej trasy, zanim dojedziecie do stacji, będziecie musieli wysiąść z samochodu, wyjąć karnister paliwa, dolać brakujące 2 litry i dopiero wtedy możecie dojechać do domu tak naprawdę. I w ten sposób każdego dnia będzie wam ubywał jeden karnister paliwa, aż w końcu karnistrów zabraknie. Czyli jeżeli karnistry symbolizują naszą tkankę tłuszczową, no to po prostu dając cały czas za mało trochę paliwa, w końcu zaczniemy redukować. Natomiast jeżeli każdego dnia byśmy lali 20 litrów paliwa, natomiast dojeżdżając do domu z powrotem na stację benzynową, za każdym razem tankowali jeszcze kanister paliwa ekstra i go wkładali do bagażnika, no to po iluś tam tygodniach czy miesiącach uzbiera się bagażnik pełen takich karnistrów, których nie zużywamy, i w ten sposób można sobie wytłumaczyć mniej więcej tycie. Na bardzo podobnej zasadzie to po prostu pracuje, czyli nadmiar kalorii będzie powodował, że po prostu tyjemy, ich lekki brak będzie powodował, że będziemy powoli chudnąć. Oczywiście, jeżeli byśmy mieli bardzo mocny deficyt kaloryczny, w czystej teorii powinien wpłynąć on na mocniejszą redukcję, ale niestety mocniejszy deficyt, zbyt mocny deficyt kaloryczny będzie miał swoje efekty uboczne, chociażby jeżeli chodzi o kwestie zdrowotne, jak i o spowolnienie metabolizmu z czasem. Często też powrót do starych nawyków żywieniowych powoduje ten tak zwany w cudzysłowie efekt jojo, dlatego absolutnie nie poleca się redukcji, która polega na bardzo mocnym ucięciu kalorii. Ucięcie kalorii powinno być jak najbardziej po prostu rozsądne. Dobra, obiecałem Wam praktyczne przykłady, więc pora sobie przejść do nich. Będziemy mieli tutaj trzy potrawy, które sobie porównamy.
Mamy pączka, który ma około 300 kalorii, takie jakie widzicie na filmiku. Natomiast jeżeli byśmy wzięli pączka większego, oczywiście tych kalorii będzie więcej. Tylko powiedzmy sobie szczerze, czy pączek stanowi problem, żeby go zjeść pomiędzy posiłkami albo do posiłku? No dla mnie na przykład nie. Mogę zjeść obiad, a potem jeszcze pączka albo i ze dwa, a za chwilę będę jadł znowu i tak kolację. Czyli mamy takie ekstra kalorie, których tak za bardzo nie odczuwamy w postaci sytości. Następny przykład, weźmy sobie 100 gram ryżu. 100 gram ryżu na surowo ważonego to jest woreczek, on ma 350 kalorii. Tylko różnica między takim pączkiem będzie polegać na tym, że ten ryż po ugotowaniu zajmie nam prawie cały talerz i tym ryżem już się najemy tak naprawdę. Oczywiście wiadomo, że ryż nie je się samego, ale to jest taki bardzo prosty przykład. Ryż będzie miał 350 i bardzo fajne wartości odżywcze, przepraszam. Natomiast pączek już niekoniecznie. I trzecia rzecz, no bo orzechy, na przykład orzechy są, ogólnie można uważać, za zdrowe. Mają białko, tak, mają interesujące nas witaminy. Oczywiście można by się zagłębić bardziej w temat dietetyki, na tego, na ile i jakich orzechów, co jest zdrowe. Nie to jest moim tematem dzisiaj. Natomiast to, co mnie interesuje, że 100 gram orzechów, czy taka miseczka, jak ta, którą widzicie ją na filmiku, ma około 550 kalorii. Czyli tak naprawdę to jest połowa malutkiej miseczki, coś, co bez problemu można zjeść siedząc przed telewizorem i mamy tam 550 kalorii. Więc jest to tak naprawdę bardzo dużo w tym wypadku, co nie znaczy, że nie mamy jeść orzechów. Jak najbardziej, jak chcecie, to sobie jedźcie, nie ma problemu. Tylko, żeby mieć świadomość to, ile kalorii one mają. A dlaczego porównuję orzechy? Bo dużo ludzi myśli, że wystarczy zacząć odżywiać się po prostu zdrowo. I okej, jak najbardziej jest to fajny koncept. Niestety problem polega na tym, że jeżeli nie mamy świadomości, co ile ma kalorii, to nawet produkt zdrowy może być wysokokaloryczny. I w tym momencie prosty przykład. Jeżeli ktoś jadł chipsy, codziennie wieczorem paczkę powiedzmy, 100 gramów chipsów też ma około 500 kalorii, o ile dobrze pamiętam. I powiedzmy, że postanowił tą paczkę chipsów wymienić sobie na orzechy. No i fajnie, nie? I zjada tych 100 gram orzechów, albo nawet i więcej. Paczki często mają po 200 gram, można kupować na wagę. Kto zależy, kto jaki ma spust. No i mija miesiąc. Oni orzechy zamiast tych chipsów wchodzi na wagę, a tam się nic nie zmieniło, albo jeszcze nawet przybrał, też się tak może zdarzyć. No i w tym momencie mamy bardzo prosty powód, dlaczego tak się stało, bo zamieniliśmy produkt niezdrowy na bardziej zdrowy, ale to nie zmienia faktu, że nie zmieniliśmy w nim kaloryczności. Kolejną fajną kwestią, której też warto powiedzieć, jest na przykład taka oliwa z oliwek. 20 gram oliwy z oliwek, czyli około 1 kieliszek wódki, będzie miało plus minus 200 kalorii. No i w tym momencie, jeżeli będziemy dodawać taką oliwę do sałatek, no bo oliwa z oliwek jest zdrowa, prawda? Jest roślinna, ma omega 3 i tak dalej. Jak najbardziej fajna sprawa, w ostatnim czasie też się mocno ją poleca również jako olej do smażenia. Natomiast nie zmienia faktu, że kalorii też będzie miała bardzo dużo. Jeżeli dodamy sobie kieliszek oliwy z oliwek do sałatki, tak? Jeżeli usmażymy sobie schabowego na oliwie z oliwek, to nagle się okazuje, że my tam mamy 400 czy 500 kalorii za darmo dodanych po prostu z oliwy z oliwek. I klops, mamy problem, bo kalorii jest po prostu za dużo. Czyli podsumowując sobie tę kwestię kalorii, po prostu pamiętajmy, że jeżeli chcemy schudnąć, musimy dostarczać kalorii troszeczkę mniej niż jest nam potrzebne. Natomiast jeżeli chcemy przytyć, tych kalorii jest nam potrzeba po prostu trochę więcej. A żeby utrzymać wagę, musimy idealnie tankować pod brzeg i ani trochę więcej po prostu. Natomiast to, co najbardziej mi zależało, żeby Wam dzisiaj przekazać, to to, że przejście na dietę zdrową nie zawsze będzie oznaczać dietę niskokaloryczną. I możemy, mimo tego, że zmienimy nawyki na zdrowsze, będziemy się lepiej czuli, możemy nie tracić na wadze właśnie z tego powodu. Założenie jest takie, że jeżeli jesteśmy na redukcji, a nie tracimy wagi, to prawdopodobnie nie jesteśmy na redukcji, czyli tych kalorii wcale nie jest tak mało, jakbyśmy chcieli. Ale zawsze musi być jakieś ale, które zaznaczę, też nie będę się mocno rozwijał. Jeżeli mielibyśmy zaburzenia hormonalne związane na przykład z pracą tarczycy, to ucinanie kalorii bez końca nie będzie rozwiązaniem, bo może faktycznie być tak, że kalorii będzie bardzo mało, a i tak nie będziemy tracić na wadze, bo tarczyca nie będzie funkcjonować tak, jak powinna i to będzie nam utrudniać cały proces. Chorób metabolicznych jest troszeczkę więcej. Dlatego jeżeli macie pewność, że dieta jest genialnie rozpisana, jeżeli macie pewność, że ją trzymacie na 100%, nie oszukujecie w żaden sposób, a wasza waga nie spada, to warto skonsultować się z endokrynologiem, zrobić sobie badania właśnie chociażby insuliny, cukru, pełną morfologię, tarczyca i tak dalej. Natomiast dalsze badania, jeżeli będą potrzebne, to już wasz endokrynolog powinien pomóc. Tak czy siak, jeżeli taka sytuacja się zdarzy, lepiej działać po prostu jak najszybciej, a nie się męczyć zbyt niskimi kaloriami, które i tak ostatecznie efektu mogą
nie przynieść. To, o czym jeszcze warto wspomnieć, to pamiętajcie, że kalorie będą się liczyć jako bilans dzienny i jako bilans tygodniowy. Jeżeli załóżmy, że przez 5 dni w tygodniu trzymacie idealną dietę, faktycznie 300 kalorii mniej, niech będzie od tych 2000, będzie 1700, tak, a 2000 powiedzmy z waszym bilansem zero, ale przychodzi piątek, a piątek nagle wchodzi pizza. Pizza może mieć około 1000-2000 kalorii, zależy jak duża i jak bogata. Nagle wchodzi buteleczka wina na przykład, albo o jeszcze lepiej, pół litra wódki ma 1400 kalorii. No to jeżeli mężczyzna usiądzie do pół litra wódki, no to wiadomo, że pół litra na dwóch to jest nic, więc wypiją z litra na dwóch, no i mają faktycznie 1400 kalorii, plus popita i tak dalej. I w tym momencie może cały tydzień trzymać dietę, generować ten ujemny bilans kaloryczny, ale przychodzi sobota, dajemy sobie w palni, gijemy co popadnie i nagle okazuje się, że cały tydzień diety poszedł po prostu na marne, nie? Więc tu też jest bardzo częsty błąd, taki sam błąd jak w złym rozumieniu kalorii w postaci zdrowych produktów akalorycznych, tak samo przepijanie alkoholu, słodzonych napoi i tak dalej też będzie powodować niestety problemy z redukcją, dlatego jeżeli chcemy pozwolić sobie na tego typu kosmetyczne zabiegi, powiedzmy naprawiające nasz umysł weekendem, to trzeba też je jednak kontrolować. No, redukcja wcale nie jest tak trudna, jak się wydaje, ale niestety wymaga od nas pewnych wyrzeczeń i trzeba sobie z tego zdawać sprawę. Natomiast to, w jaki sposób gdzieś to bardziej sobie wyliczać i jak sobie radzić z tego typu posiłkami, które mamy ochotę, które są bardziej smakowite dla nas, na pewno o tym nagram też oddzielny materiał. Dobra, to generalnie skoro dotarliście do samego końca, jak zwykle chcę wam podziękować za to, że obejrzeliście ten materiał. Wiele z tych tematów, które dzisiaj poruszyłem, bardzo chętnie bym jeszcze bardziej rozbudował, ale nie chcę tworzyć za długich filmików, ponieważ wiem, że nie taki fajnie się ogląda, natomiast obiecuję wam, że temat dietetyki, redukcji, budowy masy, wartości odżywczej i tak dalej, to wszystko będzie jeszcze na moim kanale pojawiać się w znacznie bardziej rozbudowany sposób dla konkretnej kwestii. Natomiast kalorie będą największą podstawą, dlatego musimy ją po prostu zrozumieć. Jeżeli interesuje was na przykład technika ćwiczeń, jak najbardziej odsyłam do pozostałych filmików na kanale. Na razie jest tam tylko na temat wyciskania na klatkę piersiową, natomiast za tydzień pojawi się pierwsza część materiału na temat budowy pośladków, czyli coś, co zdecydowanie myślę, że będzie dla kobiet najbardziej interesujące, ale ostrzegam od razu, że to, że pośladki są najbardziej pożądane u kobiet, to nie znaczy, że mężczyźni nie powinni ich robić. A to, dlaczego powinni je robić, oczywiście dowiecie się na kolejnym filmiku. A tutaj zaraz, co tu się dzieje? No, a ten gamoń to chyba specjalnie jeszcze zapomniał o mnie, czy ja jestem antytrener i zapraszam was również na moją część kanału, czyli 8 powodów, dla których nie warto redukować, czyli jeżeli te wasza paplanina na temat zdrowego trybu życia i bla 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 bla, te sprawy was nie interesują, natomiast szukacie wymówek, dla których nie warto w ogóle wchodzić na redukcję, to zapraszam was na antytrenera. Nieważne. Tak czy siak, dziękuję wam za obejrzenie. Łapki w górę, subskrypcje, komentarze. Do zobaczenia za tydzień.